Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie, duelowcy. Ja jestem Kilgor, a to kolejny odcinek z Yu-Gi-Oh! Duel Link. Dokładnie tak. Kontynuujemy sobie naszą grę tutaj. No i co? No i dzisiaj, zgodnie z obietnicą, walniemy sobie, prawda, jakiś meczyk. Myślę, że to już jest ten czas, aby zacząć grać mecze rankingowe. Dokładnie tak. Zaczynamy sobie powolutku, ale zanim to, no to zobaczmy, czy dzisiaj dopisze nam szczęście. Otwórzmy sobie jeden, prawda, pak z Lord of Shining. Ciabach. Otwieramy. No dawaj, Kuribo, przynieś nam szczęście. Co my tutaj mamy? Lady of the Lake, Dark Lord Descent. Pay Halvior Special Summon up to... No to jest bardzo takie, wiecie, niewiadome. Tutaj mamy jakiegoś ziomeczka. No i co? Cannot be nie może zostać specjalnie przyzwany. If this card is tribute summoned, you can special summon from your hand or deck up to the number of effects monster your opponent controls. To też jest bardzo takie, wiecie, niewiadome. No dobrze, no dobrze. W takim bądź razie przechodzimy do tego, co tygryski lubią najbardziej, nie? Idziemy sobie w końcu zagrać pierwszego rankediora. Dawać. Lecimy. Ranked Duels. Jak widzicie, nie grałem żadnych rankedów. Tutaj macie, prawda, dowód na to. No i co? I myślę, że sobie tutaj teraz pomniejszymy, żeby to nam nie przeszkadzało. O, w ten sposób. Super. Super profesjonalny youtuberze Krzysztofie. Udało ci się. No i co? No i zaczynamy. No i zaczynamy. Lecimy, prawda, pierwszego rankeda. Rookie rank 3. O kurcze, trafiliśmy kolesia z Jeruzalem. Z Jerozolimy. Gra sobie Joeyem Wheelerem. Okej, okay, zwycięż i otrzymaj nową rangę. Brzmi fajnie. I'll show this sniveling puppy that he's more bark than bite. Kaiba, it's time I put your stinking mug in its place. Duel! My turn. Dobra, my zaczynamy. Fajnie, fajnie. I wiecie co? Zacznijmy sobie w ten oto sposób. Zagramy Dark Lorda naszego. Odrzucimy na cmentarz. Co byśmy mogli odrzucić na cmentarz? Na pewno moglibyśmy Dark Lord Contract odrzucić. Tak też zrobimy. W kolejnym ruchu przyzwiemy sobie jego, nie? Odrzucając te karty, użyjemy jego efektu. Zresztą, żeby nie namieszać, żeby nie namieszać, zakończmy na tym ruch. Dobra, teraz jedzie Joey Wheeler. Zobaczmy, dociąga kartę. Spoko, wzywa potwora. O kurcze! Alligator Sword! Alligator Sword nas atakuje. No to ci... To ci normalnie... Ziomeczek. Here I go! Dokładnie. Jedziemy. Mamy następnego Nastina. Jak my sobie teraz możemy zagrać, proszę ja was? Na pewno przyzywamy tego potworka. Stworka potworka. Odrzucamy naszą superbię.
Odrzucamy również tego ziomeczka w ten oto sposób. Ciach. No, halo, halo. Co ty tutaj masz za Tom? Select one when the selected inflicted damage to your opponent is turned. Your opponent discard two random cards. A proszę cię bardzo, mi została tylko jedna karta na ręce, nie? Mi została tylko jedna karta na ręce, mordeczko. Więc nie wiem, czy to jest takie opłacalne dla ciebie. Aktywujemy efekt naszego, prawda, na Steena. Zabieramy sobie 1000 life pointsów, ale z jego efektu przyzywamy sobie naszą superbię na pole bitwy. Fajnie, fajnie, bo mogę wam pokazać, co nie? Ciabach. No nie mogę co prawda aktywować jej efektu, nie wiem dlaczego. Przecież mam potwory typu fejry na cmentarzu. No ale mniejsza. Tak? Nie, bo on potrzebuje dwóch tych. Zagrajmy sobie w ten sposób. Użyjmy beatdown. Super. No i teraz wjeżdżamy w life pointsy, prawda, naszego oponenta. Ciak, 1700. Już, prawda, life pointsy się wyrównały. Zakończymy na tym nasz ruch. Tura naszego przeciwnika. Jestem bardzo ciekawy, co on wymyśli. Czy przyzwie jakiegoś potwora? Okej. No i co? Czy ja odrzuciłem dwie karty? Z efektu jego trapa? Chyba nie. Chyba nie. I to troszeczkę dziwne jest, nie? To jest troszeczkę dziwne. No ale. O, dzień dobry. Przyszedł nam Dark Lord Ukobak. Z tym, że ja się chyba wstrzymam z jego przyzwaniem. No to nie ma większego sensu. Po prostu aktywujmy sobie beatdown, nie? Czyli umiejętność naszego Seto Kaiby. No i wjeżdżamy. No i wjeżdżamy w naszego oponenta. Tylko troszeczkę szybciej muszę mieć ruchy, bo nam tutaj ucieka, prawda, czas. Myk! 3500! No i Joey Wheeler został rozwalony, co nie? Outdueling Joey Wheeler is no cause for celebration. I could have beaten him blindfolded. Tyrum! Zwycięstwo, co nie? Chyba uda nam się dostać rangę. Zobaczmy, jaką tam rangę sobie, prawda, przytniemy. Ale wydaje mi się, że niedużą, nie dużo większą. Rookie rank 2. Dokładnie. Dokładnie. No dobra, tutaj coś się nam tam odpaliło, prawda? Jakieś dostaliśmy bonuski. No i fajnie. No i bardzo fajnie. Lecimy sobie z kolejnym rankedziorem. Lecimy sobie właśnie z kolejnym rankedziorem. Jak widzicie, ta talia działa, jest dosyć mocna. Co prawda ja jej jeszcze sam do końca nie opanowałem, można by powiedzieć, nie? Ło, gramy z Japońcem. Gramy z Japońcem. Japońce są dobrzy w tę gierkę. Więc czasami możemy tutaj zebrać fajne bęcki, nie? Zróbmy może tak. Aktywujmy sobie efekt naszego Nastina. Tago. Tago. Elegancko. Przyzwijmy go. Super. Super akcja. Teraz aktywujemy nasz Dark Lord Contract. Przyzywamy sobie naszą superbię. Ciabak. Fajnie. Oczywiście. Chcę użyć jej efektu.
No i teraz jej efektu przyzywam sobie tego ziomeczka. Nie chcę innych tych. Na razie w pozycji obronnej. Dlaczego? Bo on ma większą obronę niż atak. Mało tego. Teraz nie możemy atakować i mamy trzy cholernie potężne stwory na polu bitwy. I co na to nasz oponent? Który również gra setem, nie? No, ziomeczku. Pokaż, na co cię stać. Czy jesteś w stanie oprzeć się naszej cholernie mocnej talii? To znaczy mocnej. Ona nie jest aż tak mocna. Jest wiele rzeczy, z którymi ta talia przegra, co nie? Właśnie, bo tutaj chodzi o efekty. Specjalnie przyzywa kolejnego potwora. Okej. No i bardzo dobrze zrobił. I na tym zakończył turę, co nie? Co prawda, ja nie mam już na ręce żadnego zestawu. Mam tutaj tę trap kartę. Mogę ją sobie, prawda, użyć. I teraz zróbmy tak. Poprzestawiajmy nasze potwory w pozycję ataku. Teraz wjeżdżamy z naszym skillem. Ciałach. No i elegancja Francja. Przechodzimy w Battle Pace. No i nasza superbia, z racji tego, że zada najwięcej, atakuje jego potwora w pozycji ataku. Ciach! 2700. Tak, tak. No, co prawda nie wykończymy go. Na pewno nie w tej turze, nie? Ciabach. No i ciabach. Mów sobie tam, nasz przeciwniku, co chcesz. Prawda jest taka, że ta talia jest dobra, nie? Chociaż jeszcze wymaga pewnych kosmetycznych zmian. No, jednak nie posiadam odpowiednich kart, co nie? Nie posiadam odpowiednich kart. Okej. Wars Raider. A zaatakuj sobie nas. Ale to będzie śmieszne, nie? Zobaczcie. Ziomeczek nas atakuje, a my teraz robimy w ten oto sposób. Używamy naszej trap karty. Stracilibyśmy 100 punktów. Ale ja odrzucę tę kartę na cmentarz. Ciach. Jego atak jest zniszczony i dodam sobie 2900 life pointsów. No i co ty na to? Ziomeczek już się, prawda, chyba poddał. On wie, że nie da rady. No to było głupie z twojej strony, ziomeczku. No, nasz Seto się cieszy, co nie? Elegancja Francja. Mamy co prawda tutaj tą superbię. Spróbujmy ją przyzwać. Walnijmy sobie w ten oto sposób. Odrzućmy jakąś tam kartę. To już nie ma znaczenia tak na dobrą sprawę, co nie? Ej no, halo. Proszę mnie tutaj nie rozłączać. No nie, ja nie chcę tego przegrać. O nie. A nie, to dobra, to mojego przeciwnika rozłączyło. Chyba się wkurzył. No dobra. Jakie my tutaj sobie, prawda, dostaliśmy znajdźki? 4000, elegancko. Awansowaliśmy na rookie rank 3. No i fajnie.
No i co? To by było dzisiaj w zasadzie tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, wiecie co macie robić. Zestaw dobrego duelowca jest zawsze mile widziany. Cześć i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.